Nowoczesny survival to przygotowania i strategie na sytuacje awaryjne, które pozwalają żyć lepiej na co dzień. I omówimy to dzisiaj na kilku przykładach. Pokażemy, jak można realnie używać sprzętu, który kupujemy na trudne czasy, żeby te wydatki nie były bezsensowne. A do nagrania tego materiału zainspirował mnie komentarz autorstwa Mr. Cool Look Cool. Byłbym zainteresowany odcinkiem, w którym opisujesz, jak te wszystkie zasoby sprzętu i umiejętności są wykorzystywane w obecnych stabilnych czasach. Chciałbym wiedzieć, bo w gruncie rzeczy te sprzęty poza trudnymi czasami nie wydają mi się możliwe do wykorzystania jakoś intensywnie w czasach spokojnych. A zatem jak często, w jakich warunkach, na ile dla szkolenia, a na ile z realną potrzebą tego używasz. Żeby przygotowania na sytuacje awaryjne były mniej kłopotliwe i tańsze, to trzeba te rzeczy, które kupujemy, te rzeczy, które wymyślamy, wprząc jakoś w nasze codzienne życie. Łatwiej uzasadnić zakup sprzętu, z którego będziemy korzystać regularnie, a nie tego, co będzie tylko leżało w szafie i czekało na trudne czasy. Jak napisał słusznie Mr. Cool Look Cool, kupowanie czegoś tylko do szafy to jest w pewnym sensie sztuka dla sztuki. I nieliczne rzeczy na sytuacje awaryjne takie właśnie będą, ale większość taka być nie musi. Jedną z rzeczy, którą kupiłem sobie na trudne czasy, był rower elektryczny. Zbiegło się w czasie kilka czynników. Po pierwsze, potrzebowałem sobie kupić nowy rower. Po drugie, mieszkałem bardzo daleko od pracy, marnowałem mnóstwo czasu na dojazdy i pomyślałem sobie, że fajnie będzie dojeżdżać do pracy rowerem elektrycznym. Mimo że w naszym biurowcu są prysznicy i można się było wykąpać, to w sezonie rowerowym korzystało z nich mnóstwo ludzi, zawsze były kolejki, więc myślałem sobie tak. Rano będę sobie jeździł na prądzie, żeby się za bardzo nie zmęczyć i nie zaśmierdzieć, a wieczorem, w sensie po pracy, będę sobie wracał normalnie pedałując po to, żeby się troszkę zmęczyć, popracować nad kondycją fizyczną, oszczędzić pieniądze, bo nie będę musiał kupować biletu. Zyska na tym trochę moje zdrowie, a w sytuacji awaryjnej będę mógł się ewakuować dobrym, solidnym, nowym rowerem znacznie dalej niż zwykłym. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że zwykły rower dla wprawnego kolarza jest oczywiście lepszy od elektrycznego, bo jest lżejszy i się na nim dalej pojedzie. Ale dla kolarza średnio wprawnego, takiego jak ja, który zrobi dziennie kilkadziesiąt kilometrów, jednak przy tym się męcząc, rower elektryczny pozwoli odjechać dalej i szybciej, a zatem bezpieczniej. Pozwoli zabrać więcej sprzętu, na przykład ciągnąć przyczepkę albo dziecko na doczepionym do roweru drugim rowerku na dyszlu. No i ja tym rowerem za bardzo nie jeżdżę, zrobiłem mi naprawdę niewiele kilometrów. Głównie dlatego, że rower kupiłem w 2019 roku, a potem w 2020 była pandemia, albo jak to niektórzy uważają, plandemia, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, przez co w ogóle przestałem jeździć do pracy i moje życie stało się lepsze niż kiedykolwiek ever. Ale w zeszłym sezonie zamiast jeździć sobie na działkę samochodem, ciągnąć bez sensu samochód, a czasami nawet zdarzało nam się jechać w różnych terminach dwoma samochodami, ja sobie jeździłem tym rowerem na pociąg, potem jechałem pociągiem, potem ostatni odcinek kilkanaście kilometrów z pociągu na działkę dojeżdżałem też rowerem. Było to fantastyczne rozwiązanie. Chciałem powiedzieć, że to było taniej niż samochodem, że to była ta korzyść na co dzień, ale nie mam takiej pewności, bo nie pamiętam, ile kosztowały te bilety, zwłaszcza, że nie w każdym pociągu rower wozi się za darmo. Nie było to też szybsze, ale z całą pewnością było bardziej przyjazne dla zdrowia i dla środowiska. Ciekawsze też. W pociągu sobie można poczytać książkę na telefonie, w samochodzie co najwyżej posłuchać audiobooka. Robiłem tak w zeszłym, będę tak robić tak samo w tym sezonie. Komentarz, do którego się odnoszę, akurat został napisany pod materiałem o chyba kuchenkach benzynowych. Kuchenki benzynowe to też jest fajne rozwiązanie na brak prądu, na brak gazu, na niedziałanie tej podstawowej infrastruktury, na której opiera się nasze wygodne życie. Ale nie kupujemy tej kuchenki po to, żeby trzymać ją w kuchni i gotować sobie na niej obiad, nie? No nie. Znaczy, oczywiście można i jeśli mam być szczery, warto zrobić tak przynajmniej kilka razy, choćby po to, żeby zobaczyć, ile paliwa zużywa ta kuchenka na ugotowanie x wody, na ugotowanie x ryżu, x kartofli i tak dalej, żeby móc ocenić, że litr benzyny ekstrakcyjnej czy litr nafty wystarczy nam na gotowanie x posiłków w ciągu x dni, więc żeby zrobić zapas na y dni, to muszę kupić z tych butelek. No rozumiecie sami, nie? Ma to sens. Ale to nie jest powód, żeby tę kuchenkę kupić. Ja osobiście używam tej kuchenki na wyjazdach. Na wakacje jeżdżę głównie pod namiot, czasem samochodem kempingowym, który mam, ale z półtora roku na żadnym tego typu wyjeździe nim nie byłem. W 2023 roku nie jechałem nigdzie kamperem, ale nawet będąc na wyjeździe kamperem, zabieram ze sobą właśnie tę kuchenkę, żeby nie gotować na gazie z butli, która tam jest, bo to nie jest taka butla, którą się wymienia, tylko taka inna, specyficzna, trzeba ją napełniać. Po co z tym kombinować? No ale jeśli ktoś nie jeździ w ogóle pod namiot, no to nie skorzysta z tej kuchenki. Chyba że jadąc gdzieś z dziećmi samochodem, zamiast robić postój w McDonaldzie czy w jakiejś innej restauracji na trasie, czy kupować hot dogi na Orlenie, zatrzymujemy się na mopie, wyciągamy ten majdan, te wszystkie rzeczy. W sensie w moim przypadku jest to akurat po prostu pudełko, które w samochodzie sobie jeździ z tą kuchenką, z paliwem, jakimiś tam garnkami, jeszcze tego typu rzeczami, innymi pierdołami takimi survivalowymi, które wożę w samochodzie. Rozstawiam to i gotuję wodę na nową kawę do kubków termicznych, na obiad, zjadamy jakąś zupę ze słoika, czy jakiś liofilizat, który też wymieniamy, bo upłynął mu termin trwałości. Wiem, że dla niektórych dzieci frajdą jest kupowanie zestawów Happy Meal z zabawkami, dla innych mniejszą, a może właśnie frajdą dla nich będzie ugotowanie obiadu na tej kuchence, na stoliku, pod wiatą, na tym mopie. I korzyść w tym momencie polega na tym, że oszczędzamy pieniądze. Zamiast kupować drogą kawę, robimy ją sami. Zamiast kupować droższy obiad, odgrzewamy trochę wczorajszego obiadu, jednocześnie gotując kaszę gryczaną czy ryż w garnku na kuchence. Wiecie, jak się to robi? Garnek z wodą, w której gotujemy ten ryż czy kaszę, a na to drugi garnek, w którym coś podgrzewamy. Para unosi się, podgrzewa dno tego garnka i w tym drugim garnku nam coś się odgrzewa. Zazwyczaj wystarczy to, żeby odgrzać dostatecznie dobrze to, co dołożymy do tego ryżu. A jeśli nie, no to zdejmujemy ryż, dajmy to, co było nad ryżem, na palnik na minutę czy półtorej i gotowe. Fajnym i być może dla części z Was znacznie lepszym alternatywnym sposobem na gotowanie posiłków może być, uwaga, grill. Zwłaszcza gazowy grill. No bo grill węglowy to oczywiście też, ale grill gazowy to jest po prostu zupełnie inna jakość, jeśli chodzi o to, jak się w nim fajnie grilluje. I też te grille mają często palniki, na których po prostu można coś postawić. Czyli mamy w domu kuchenkę elektryczną, czy kuchenkę na gaz ziemny, korzystamy z niej sobie na co dzień, a oprócz tego jedzenie, kiedy robimy jakieś przyjęcia, robimy właśnie na tym gazowym grillu. Mamy zapas gazu do tego grilla, a w razie czego możemy ten grill nawet wstawić do domu i gotować w nim posiłki, tam, czy wodę na herbatę. Trochę zdrowsze jest jedzenie z takiego gazowego grilla niż z grilla węglowego. Ogólnie grillowanie nie jest najzdrowszą metodą przygotowania rzeczy do jedzenia, ale to gazowe jest troszkę jednak zdrowsze od węglowego. Poza tym też przyjemniejsze. Mniej się człowiek pierdoli z rozpalaniem, mniej mu dym w oczy dmucha, mniej syfu. Autor wspomniał też o stacjach zasilania. To jest trochę sztuka dla sztuki, tak jak awaryjne zasilanie UPS do kotła czy komputera. No, to się kupuje po to, żeby nie korzystać z tego na co dzień. Ale można. Ja również zabieram stację zasilania pod namiot, żeby móc pod namiotem korzystać z dowolnego elektronicznego sprzętu, który mam ochotę zasilać. Komputera na przykład. I nie zawsze muszę płacić za prąd. Mogę na przykład płacić za prąd co drugi dzień. W sensie jadę gdzieś samochodem, przez kilka godzin mi się ta stacja zasilania ładuje, następnego dnia korzystam właśnie z niej, doładowując się jeszcze panelami fotowoltaicznymi, następnego dnia już mam za mało w niej prądu, w związku z czym płacę za prąd, nie? Te kilkanaście, 30 czy ile tam złotych. Zatem pierwszego dnia oszczędzam trochę pieniędzy. Czy ta stacja kiedykolwiek się zwróci? Nie. A czy UPS się zwraca? UPS się zwraca wtedy, kiedy pracujesz nad jakimś ważnym dokumentem i go stracisz przez brak prądu. Znaczy, albo nie stracisz przez to, że masz UPS. Podobnie jest ze stacjami zasilania. Kolejna bardzo ważna rzecz na trudne czasy, a nawet zgodnie z zasadą trójek, tu jest materiał na ten temat, ważniejsza, czyli filtry do wody albo innego rodzaju sprzęt do uzdatniania, dezynfekcji wody. Filtry, tabletki, sprzęt do gotowania, SteriPen, SODIS, czyli dezynfekcja promieniami słonecznymi, też super rozwiązanie. Z tego się korzysta wszystkiego, oczywiście w turystyce, żeby na przykład nie nosić ze sobą wielu butelek wody idąc na szlak, tylko bierzemy jedną, dwie, a potem gdzieś delikatnie schodzimy ze szlaku, nabieramy wody z potoku, filtrujemy, mamy akurat butelkę z filtrem, pijemy przez filtr. Albo mamy butelkę z gwintem PET, napełniamy wodą z potoka, przykręcamy filtr na gwint PET. W opisie pod filmem będą linki do naszego sklepu, do filtrów z tego typu gwintem. Nakręcamy, przetłaczamy do kubka albo do drugiej butelki i mamy wtedy czystą wodę z potoka. W jednej butelce mamy brudną, a w pozostałych mamy czystą. Mniej nosimy, przy wielokilometrowych wycieczkach może to mieć znaczenie. A jak sobie kupimy jeszcze izolowaną, taką stalową butelkę z filtrem, no to jest w ogóle rewelacja. Jest gorąco, upał, idziemy, pocimy się, męczymy, a w tej butelce izolowanej mamy chłodną wodę z górskiego potoku, która nam się tak bardzo nie nagrzewa, a zasysając ją filtrujemy i mamy czystą i bezpieczną. No ale Krzyśku, nie każdy chodzi na wycieczki. Tak, ale nawet wtedy można sobie gdzieś po prostu pojechać na ryby i znowu nie brać tej całej wody z domu. Wiecie, jak kiedyś szukałem miejsca zaparkowania samochodu gdzieś dookoła, w okolicznych uliczkach i potem stamtąd musiałem jechać gdzieś i na przykład zabrać ze sobą kilkanaście litrów wody na jakiś wyjazd, to łatwiej byłoby zabrać filtr do wody, niż brać te kilkanaście litrów i potem tę wodę gdzieś zaczerpnąć na miejscu, nie? Przefiltrować i korzystać. Ale filtry przydają się też w zwykłych awariach wodociągowych. Gdy nie ma wody, bo pan koparką uszkodził rurę, to weźmiemy do picia wodę z wiadra, w którym zbierają nam się skropliny z klimatyzacji, albo zbierzemy trochę deszczówki, albo będziemy oczywiście stać w kolejce do beczkowozu z wiadrami. Też można, ale jeśli mam wtedy inne źródło wody, na przykład tę deszczówkę, czy mam oczko wodne w ogrodzie, z którego sobie zaczerpnę wodę i będę ją pił po uzdatnieniu, zamiast gdzieś jechać samochodem. No, w małych miejscowościach, gdzie sieć wodociągowa jest rozległa, tych beczkowozów nie będzie wiele, tylko będzie 1, 2, 3, trzeba będzie kawałek tam pojechać po tę wodę, nie? No to po co? To mogę sobie wziąć tę wodę, przefiltrować z mojego własnego oczka wodnego. Wreszcie, kiedy woda w wodociągu będzie skażona, wtedy będzie informacja, broń Boże, nie używajcie tej wody do niczego innego niż, nie wiem, tam mycie czy spłukiwanie w toaletach. Okej, ale ja sobie tę wodę przefiltruję elegancko moim filtrem i jeśli były tam jakieś bakterie, to sobie je usunę i będę miał zdrową wodę. I nie muszę się martwić, nie muszę czekać, nie muszę się zastanawiać, czy jestem blisko końca rurki, czy ta woda w wodociągu, która do mnie dociera, już jest czysta. Czy może jeszcze przez kilka dni powinienem uważać. Nieważne, po prostu wyciągam ten filtr i używam. Analogiczna sytuacja jest ze sprzętem do nawigacji. GPS-u używamy praktycznie codziennie, jadąc gdzieś czy idąc. Zresztą nawigujemy telefonem, na przykład ja korzystam z aplikacji Jak Dojadę, po to, żeby znaleźć trasę z punktu, którym jestem, do punktu, gdzie potrzebuję dojechać za pomocą zbiorkomu. No i super, ale warto się też nauczyć nawigować takimi tradycyjnymi metodami, z użyciem mapy i kompasu, wyznaczyć trasę z użyciem atlasu samochodowego i później nawigować na trasie, mówiąc skręć za 3 km, bo mamy trasę rozpisaną krok po kroku w zeszyciku w oparciu o mapę, bo idziemy gdzieś na wycieczkę, korzystając nie z Google Maps czy mapy.cz w telefonie, tylko korzystając z analogowej, papierowej mapy i kompasu. No ale to też trzeba chodzić na te wycieczki. No niestety trzeba, bo przygotowanie na sytuacje awaryjne trochę nas zmuszają do wychodzenia z tej strefy komfortu i robienia rzeczy inaczej niż do tej pory. Zamiast jeżdżenia tylko do hoteli na wakacje all inclusive, wyjazd na pole namiotowe, czy nawet pojechanie gdzieś samodzielnie i zaplanowanie tego wyjazdu w całości, to też jest umiejętność, która może się przydać w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych. Uświadomienie sobie, że jestem strasznie uzależniony od samochodu i nie chcę być w sytuacji awaryjnej, zmusza mnie do poprawy kondycji fizycznej, być może kupienia roweru, żebym zaczął spacerować, żebym trochę zrzucił wagę, zmienił dietę i tak dalej, nie? Uświadomienie sobie, jak bardzo jestem zależny od tego prądu w gniazdku, czy od dostawy gotowego jedzenia, bo nawet do końca nie umiem gotować. Pozwala później, jak się nabędzie odpowiedniej umiejętności, zacząć to poprawiać, naprawiać tę sytuację. I tu się po prostu zaczyna budować taka synergia. Przygotowujemy się do ewakuacji samochodem, planujemy sobie to jest jeden aspekt. Oprócz tego liczymy, że w razie co, gdybyśmy z tego nie mogli skorzystać, weźmiemy rowery, albo od razu zakładamy, że rowery zapakujemy do samochodu. I pracujemy nad poprawą tego drugiego aspektu, czyli na przykład nad naszą zdolnością jeżdżenia rowerem. Nad tym, żeby dzieci lubiły te rowery, żeby nie była to dla nich katorga, męka. Nad tym, żeby te rowery były sprawne, żebyśmy znali okolice, żebyśmy znali przejazdy. Jeśli mamy wyznaczony cel ewakuacji, do którego możemy pojechać rowerem, to żeby tam czasem rowerem jeździć. Pokazywałem Wam w ubiegłym roku w jednym z materiałów, jak tak sobie właśnie rowerem trasę ewakuacji regularnie sprawdzać i testować. Jak nie zapomnę, to podłączę tutaj potem odnośnik. Może na którymś etapie, aby przygotować sobie cel ewakuacji, zaczynamy od kupienia działki. I na tej działce nie ma niczego, no więc siłą rzeczy musimy się nauczyć tam gospodarować z wodą, którą sami przywieziemy, albo właśnie zdobędziemy w potoku, w namiocie, z którym tam pojedziemy, a może docelowo zakopiemy go w beczce pod ziemią, gotując na kuchence zupełnie innej niż ta domowa. I najprawdopodobniej wykorzystamy wszystkie te rzeczy w nie bardzo awaryjnych sytuacjach. Kuchenkę awaryjną, kiedy będzie jakaś awaria energetyczna w małej skali, albo zapomnimy zapłacić za prąd. Ja kiedy zapomniałem zapłacić za prąd i korzystałem z mojego prądu zmagazynowanego w dużym powerbanku, bo nie zaglądałem do skrzynki w wynajmowanym mieszkaniu i zignorowałem zarówno fakturę, jak i wezwanie do zapłaty. Czy to było mądre? Nie, ale poradziłem sobie dzięki temu sprzętowi, który miałem przygotowany na trudne czasy, na takie naprawdę trudne czasy. A to po prostu była sytuacja nawet nie kryzysowa, bardziej upierdliwa, wynikająca z mojej głupoty, no. No co tu dużo mówić, tak było. Nie zmyślam. Więc wychodźcie z tej strefy komfortu. Szukajcie takich rozwiązań pozwalających na różnego rodzaju synergię, dających rozwiązania problemów w sytuacjach awaryjnych, ale także dających korzyści na co dzień. Jednym z aspektów, o których dzisiaj w ogóle nie mówiłem, a bardzo ważnym i trochę też nieintuicyjnym, jest zabezpieczenie takie finansowe na trudne czasy. Zabezpieczenie finansowe, które pozwoli nam poskładać życie do kupy, kiedy coś się w nim grubo pozmienia, ale także oszczędzi trochę naszych pieniędzy w razie kryzysu finansowego czy wojny. Koniecznie obejrzyj teraz ten materiał o zabezpieczeniu finansowym, bo jeśli nie masz tej finansowej poduszki bezpieczeństwa na takim fundamentalnym poziomie, nie powinieneś kupować w ogóle nic droższego na trudne czasy. Najpierw zadbaj o to zabezpieczenie finansowe, więc teraz zobacz ten materiał. Koniecznie.